Zima już za nami, wiosna prawie minęła, a lato już za chwilę się rozpocznie. Mimo tego mieszkańców dziwią niepomalowane zebry oraz pasy rozdzielające jezdnie. Zwykle takie inwestycje planuje się już na koniec kwietnia. Zapytaliśmy o powód tej zwłoki burmistrza Grzegorza Mrówińskiego. Bardzo słuszne pytanie. Sam gdybym był mieszkańcem, dzisiaj bym pytał o to burmistrza i muszę tutaj się usprawiedliwić przed mieszkańcami Działdowa, dlaczego pasy są jeszcze niepomalowane. Zima była łagodna w tym roku. Byliśmy bardzo szybko przygotowani na uzupełnienie czy odmalowanie oznakowania poziomego w drogach gminnych, ale w czasie, kiedy już podpisywałem umowę, troszeczkę mnie przeraziła cena, jaką mamy zapłacić. Jest to 93 tysiące złotych, tyle płaciliśmy w 2014 roku za odmalowanie pasów. Kiedy dokonałem analizy kosztów w innych gminach, okazało się, że płacą dużo mniej. W związku z powyższym postanowiliśmy przeprowadzić postępowanie, w wyniku którego wyłoniliśmy firmę zewnętrzną. I tutaj myślę, że mieszkańcy wybaczą mi to opóźnienie, ale ta firma zewnętrzna odmaluje te pasy za około 33 tysiące złotych. Mamy oszczędność w wysokości 60 tysięcy złotych i myślę, że w tej sytuacji zostanę usprawiedliwiony. Czyli jest to oszczędność. A co mieszkańcy zyskują z takiego posunięcia? Nie chcemy oszczędzać na mieszkańcach ani na pracownikach, ponieważ z tą oszczędnością nie wiążą się żadne zwolnienia. Jedyne, co zyskają mieszkańcy, to więcej pieniędzy, które będzie można zainwestować w mieście, a tym samym podnieść jakość życia mieszkańców. Zapytaliśmy również burmistrza Ostrudy, jak wygląda sytuacja w mieście odnośnie pasów oraz o to, jaki był koszt tej inwestycji, która co roku musi być odnawiana. Dane z oznakowaniem poziomym naszych ulic rozpoczęliśmy około 10 kwietnia. W tej chwili one już są zakończone. Jedynie jeszcze nasze służby tutaj komunalne wydział musi tę pracę odebrać. Inwestycja kosztowała 79 tysięcy złotych. Oznakowanie poziome ulic odbywa się w technologii cienkowarstwowej. To tak tajemniczo brzmi, ale należy je odnawiać rokrocznie. I my wykonaliśmy tych oznakowań około 7 tysięcy metrów kwadratowych, cena 79 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że Ostruda jest znacznie większa od Działdowa, są to na pewno bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Także telewizje lokalne mają swoich liderów. Mowa m.in. o telewizji Wejherowo oraz o telewizji miejskiej Stalowa Wola, które zgarniają na konkursach liczne nagrody. Pierwszy raz w tym konkursie wzięliśmy udział w 2005 roku i dostaliśmy wtedy główną nagrodę, a później już w kolejnych latach kolejne statuetki zapełniały nasze półki w redakcji, więc to jest rzeczywiście taka klamra naszej pracy wieloletniej, no ale też takie właściwie takie ukoronowanie, chociaż mamy nadzieję, że to nie zamyka nam drogi w walce o nagrody w kolejnych konkursach. W Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej. W wydarzeniu towarzyszyło czwarte forum telewizji lokalnych. Bardzo często jesteście Państwo pasjonatami, którym trudno jest konkurować na coraz bardziej różnicującym się rynku medialnym. Ale ponieważ ten rynek się różnicuje, mamy też nadzieję, że znajdowanie dodatkowych platform dystrybucji treści i polepszanie kontaktu z tą lokalną publicznością, z tym lokalnym odbiorcą jest dla Was szansą. Telewizje lokalne poddawane są przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji funkcjom kontrolnym, ale i analitycznym. Z przeprowadzonych badań wynika, iż stacje te zajmują wysoką pozycję na rynku medialnym. Wyniki mnie zszokowały, ponieważ jasno z nich wynika, że jeżeli ktoś Państwa program posiada w ofercie, to go ogląda. I to w większości przypadków ogląda co najmniej parę razy w tygodniu, więc myślę, że z tych wyników mogą być Państwo po prostu dumni. Również respondenci bardzo pozytywnie oceniają jakość Państwa programu, zwłaszcza serwisów informacyjnych oraz proponowane godziny nadawania przez Państwa są dla nich, odpowiadają im oczekiwaniom i potrzebom.
Tematem przewodnim zjazdu była przyszłość sfer medialnych. W ostatnich dniach do Ostródy przybyła liczna grupa młodzieży z ośrodków specjalnych z Niemiec i Francji. Są to ośrodki, nasz to jest jako specjalny ośrodek, z Niemiec jest to CJ Denienburg i z Francji z Prizliac, to jest też ośrodek, gdzie dzieci są w takich specjalnych ośrodkach jak nasz. Z naszymi rodakami łączy ich jeden projekt, Budujmy Razem Europę, który trwa już 6 lat. Projekt polega na tym, żeby integrować młodzież zarówno polską, niemiecką, jak i francuską. Także w jednym roku grupa jedzie do Francji, później do Niemiec, no i trzeci rok to jest zawsze w Polsce. Podczas 10-dniowego pobytu młodzież ma okazję zapoznać się z kulturą kraju, poznać język oraz zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jednak ich podróż nie na samych przyjemnościach się kończy. Młodzież przygotowuje się do wspólnego spektaklu. Są to przygotowywane spektakle, które mają po prostu za zadanie pokazywać wspólną Europę, że nie ma granic, że młodzież może między sobą wspólnie działać, może nawiązywać przyjaźnie, może nawiązywać, no niektóre to nawet i miłości, także jest to bardzo fajna inicjatywa. Mimo bariery językowej, młodzież podczas finałowego spektaklu poradziła sobie. Na zakończenie imprezy uczestnicy projektu zostali obdarowani przez ostrudzkich samorządowców drobnymi upominkami. Należy pamiętać, że Zjednoczona Europa to tylko maleńki przystanek na drodze do Zjednoczonego Świata. Jerzy Owsiak oraz jego żona Lidia Niedźwiecka-Owsiak odwiedzili dzisiaj szpital dziecięcy w Olsztynie. Ich wizyta była elementem podsumowania ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam serdecznie, bardzo nam jest miło, że jesteśmy w Olsztynie. Dzisiaj w ogóle macie ważny dzień, bo masa studentów przywitała nas i w ogóle będzie się świetnie bawiła w Olsztynie. Ale jesteśmy w szpitalu, który dla nas był także niezwykle ważnym strategicznie, kiedy ustalaliśmy, jaki sprzęt mamy kupić dla SOR-ów, bo taki był między innymi temat zeszłorocznego finału, czyli który mówił o tej szybkim reagowaniu, jeżeli dziecko jest w różnych kłopotach, jeżeli jest w takiej sytuacji, że jest wypadek. Zdaniem Owsiaka właśnie olsztyński szpital dziecięcy warto wesprzeć. Właśnie Olsztyn jest takim przykładem świetnie skonstruowanego oddziału SOR-u, czyli to jest oddział, proszę Państwa, który nie tylko ma sprzęt, ale także musi mieć lądowisko, musi mieć dobrze skonstruowany wjazd karetek, które się dwie mijają i tak dalej, i tak dalej. To Państwo stanowiliście przykład dla Polski, w jaki sposób my pochylamy się później nad kupnem sprzętu. I tym samym dzisiaj, tak jak to jest zwyczajowo, że orkiestra zbiera pieniądze, ale rozlicza je w takim cyklu półtorarocznym, ponieważ nie jesteśmy w stanie kupić wszystkiego w ciągu jednego roku. Dzisiaj to już jest nieważne. Dzisiaj nowa ustawa mówi, że ten, który zbiera, rozlicza się aż do skutku. Jak podkreśla Jerzy Owsiak, fundacja pozostała przy rozliczeniu półtorarocznym. I tym samym, proszę Państwa, 52 448 765 zł 49 groszy. To była suma ubiegłorocznego finału. A ponieważ jesteśmy na SOR-ze, to na samym sprzęt dla SOR-u w całej Polsce wydaliśmy 32 909 810 zł. W tym 1 000 000 zł to jest wartość sprzętu, ta, która jest wartością rynkową, kupiona dla Was. Tak. Dzisiaj ten sprzęt będziemy oglądali. Zresztą stoi za nami. Nowoczesny sprzęt ma poprawić komfort pracy personelowi medycznemu oraz pomóc dzieciom. Niestety w polskich szpitalach ciągle brakuje takiego nowoczesnego sprzętu. Mimo tych braków polscy lekarze dbają o wysoki poziom opieki medycznej. Ale mówmy też o sukcesach. To w Polsce się przeszczepia twarz, to w Polsce pacjent, który jest po urazie kręgosłupa, zaczyna się ruszać. To w Polsce opieka nad dzieckiem jest na bardzo wysokim poziomie. To między innymi jest udział, między innymi, bo nie tylko, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która kupuje sprzęt i tworzy nowe standardy medyczne. Jeżeli wymienię nazwę dla lekarzy, zupełnie czymś normalnym jest infant flow, czyli ratowanie wcześniaka, który ma kłopoty z oddychaniem. Jeżeli mówimy o retinopatii wcześniaczej,
także wcześniak, który ma kłopoty ze wzrokiem, to stworzyliśmy standardy, które często przewyższają standardy europejskie publicznej służby zdrowia. Jerzy Owsiak podkreślił, że przekazywany przez jego fundację sprzęt zawsze jest kupowany zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych szpitali. Jak mówił, najważniejsze jest, aby był on najwyższej jakości. Ten sprzęt, który przywozimy, jest to sprzęt najnowszej generacji. Proszę Państwa, kupujemy sprzęt, który nie ma roku produkcji 2015. On ma mieć myśl techniczną 2015. To się bardzo liczy. Ponad tydzień temu skończyliśmy kolejne zakupy już z tegorocznego finału dla geriatrii, która także u Was jest, też kupujemy ten sprzęt. I proszę Państwa, proszę uwierzyć, że to, co robią już polskie firmy, chociażby łóżka, to już jest absolutnie europejski top. Sprzęt otrzymujemy rzeczywiście najwyższej jakości. Do tej pory, który pracowaliśmy, który mamy, jest bardzo, mogę powiedzieć, przyjazny i dla pacjenta, bo to jest sprzęt najlepszy, najlepszej jakości, bezpieczny. Również on jest przyjazny dla nas lekarzy, personelu. On jest prosty w obsłudze, w wielu wypadkach bardzo intuicyjny. Na SOR-ze ma to szczególne znaczenie, gdyż tego sprzętu mamy dużo. I no, trzeba umieć się posługiwać każdym sprzętem i ta gałkologia nieraz jest tak rozbudowana we wszystkich sprzętach, czyli ta prostota w obsłudze ma istotne znaczenie w szybkim działaniu. W podziękowaniu za wspieranie placówki medycznej Jerzy Owsiak otrzymał statuetkę Super Przyjaciela Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Chcę wręczyć na Państwa ręce dla całego zarządu wszystkich wolontariuszy za to, że jesteście Państwo z nami, za to, że nieustająco rozmawiacie, pomagacie nam w naszych potrzebach i za to, że odpowiadacie na nasze oczekiwania, bo to, co jest kupowane, to jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na konferencji pojawiło się wiele osób, które osobiście chciały podziękować Owsiakowi za wsparcie. Wśród nich znalazła się mama dziewczynki, wyleczoną dzięki sprzętowi orkiestry. Swoje uznanie dla idei WOŚP-u wyraziła również wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk. W ostruckiej czytelni odbyło się spotkanie z poezją Jana Twardowskiego. Prezentowano na niej wiersze autora oraz piosenki zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Wieczornicę przygotowali uczniowie Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego pod kierownictwem pani Iwony Ciunelis oraz Marii Piotrowskiej. Spotkanie z poezją Jana Twardowskiego, księdza Jana Twardowskiego, wieczornica tak zwana przez salezjanów, przez uczniów Liceum i Gimnazjum Salezjańskiego. Jest już tradycją naszej szkoły. Była Osiecka, był Gałczyński, był Staw, była wieczornica o górach, teraz jest Twardowski. Myślę, że każdy tekst i każda poezja jest dobrym pretekstem po prostu do rozmów, do spotkań. Uczestnikami wieczornicy byli uczniowie, znani nam nie tylko z tego jednego występu. Część z nich można było podziwiać na ostruckiej kanapie kulturalnej przy okazji spotkania z poezją śpiewaną. I pojawiłam się znowu, bo najpierw występowałam w kanapie kulturalnej, a teraz tutaj. I wieczornice są dla mnie zawsze takim miłym wydarzeniem, bo tak naprawdę wszystko się u mnie zaczęło od wieczornicy, te całe spotkania z poezją. Ogólnie moje śpiewanie poezji zaczęło się od wieczornicy, ponieważ pani Maria Piotrowska i pani Iwona Ciunelis przygotowują scenariusz, dobierają wiersze i do tego dobierają piosenki czy poezję właśnie śpiewaną, które pasują do danego tematu. Teraz właśnie mieliśmy Jana Twardowskiego. I chciałam powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo warte spotkania, są zobaczenia, bo jest taka miła, kameralna atmosfera i też wiersze tak naprawdę mogą trafić do każdego, są tak dobrane. Jak widać, ostrucka kultura to nie tylko muzyka reggae. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Uzdolniona młodzież przedstawia całe spektrum muzyczne, a poezja śpiewana to tylko niewielka część całości. Ochotniczy Chówiec Pracy to organizacja młodzieżowa istniejąca już od 1958 roku.
Podstawowym celem działalności jest stworzenie młodym osobom warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego. Swoje talenty zaprezentowała młodzież z Ochotniczego Chówca Pracy w Ostródzie, ale także między innymi z Elbląga, Ełku, Pisza. Ja dzisiaj jestem aktorem, będę grać jako Czerwony Kapturek w Bzdrobajce. To takie mieszanka wszystkich bajek, braci Grimm, Śpiąca Królewna, będzie Czerwony Kapturek, jak i Wilk. I wiele innych takich postaci. Wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości odbywają się już po raz ósmy. Każda z naszych jednostek, a mamy ich sporo w naszym województwie, prowadzi jakąś imprezę. Ostródzie, a dokładnie Chówcowi Pracy w Ostródzie, przypadły właśnie wojewódzkie prezentacje amatorskiej twórczości młodzieży OHP i dlatego jesteśmy dzisiaj w tak licznym gronie na zamku. Do występów przygotowano zarówno formy teatralne, muzyczno-wokalne, taneczne i wiele innych. Postanowiliśmy zorganizować dzień otwarty szkoły po to, żeby powiedzieć, pokazać naszym przyszłym uczniom, co mamy do zaoferowania w sensie oferty edukacyjnej, w sensie różnego rodzaju imprez, różnego rodzaju przedsięwzięć, które są w naszej szkole organizowane w trakcie roku szkolnego, wtedy, kiedy uczniowie się uczy. My specjalizujemy się w określonej grupie zawodów. Kształcimy w obszarze gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym. To jest jedna grupa. Tutaj mamy technika obsługi turystycznej. Tutaj mamy technika żywienia usług gastronomicznych. Od tego roku, od września, planujemy otworzyć w klasie zasadniczej dwa zawody, cukiernik i kucharz. Myślę, że przy takiej bazie, jaką mamy, przy takiej współpracy z przedsiębiorcami, jaką mamy i przy takich doświadczeniach, na pewno znajdą się chętni do tego, aby podjąć naukę w tych zawodach. Poza tym drugą naszą domeną to są informatycy, mamy bardzo dużą bazę, 7 pracowni i też bogate doświadczenie. No i oczywiście to, co jest w standardzie szkoły, to jest zawód technik-ekonomista, technik-handlowiec. To są tego rodzaju oferty. Natomiast nową ofertą też na ten rok jest zawód technik-analityk. Myślę, że trudny nieco, ale myślę, że bardzo atrakcyjny, bardzo potrzebny na rynku.